serdecznie. Dzisiaj u Kikowego Szolaku, wędkarska wyprawa, 9 czerwiec 2013. Dzisiaj kilka słów na temat gruba ryba, czy może grube ryby. Kiedy wybieram się na ryby w sensie spinningowania, właściwie dla relaksu, dla takiej frajdy, dla odprężenia, no to zawsze marzy mi się gruba ryba, prawda? I wielokrotnie już tak bywało, że w czasie spinningowania trafiałem na rzeczywiście grubą rybę. Na porządnego, kilkukilogramowego szczupaka, wielkiego konia, solidnego bolenia, a i sumy się trafiały. No ale chcę powiedzieć dzisiaj trochę o innych grubych rybach. Grube ryby w sensie ludzi, prawda? Często się określa takich ludzi znaczących, ludzi, którzy mogą wiele, ludzi, którzy są gdzieś tam finansowo mocni, takim mianem grube ryby. I chciałoby się mieć w otoczeniu grube ryby. Ludzie chcieliby trafiać na grube ryby. A przekładając na język biznesu, na język MLM-u, chcielibyśmy znajdować grube ryby, prawda? Grube ryby w biznesie. W sensie marketingowym grube ryby, to znaczy ludzi, którzy mają cechy liderów, ludzi, którzy są gotowi do solidnej, wielkiej pracy, ludzi, którzy będą tak pracować, tak długo i tak mocno, tak systematycznie i tak solidnie, że będą mieć efekt. Będą mieć efekt, że wbudują wielkie przedsięwzięcie. Chcemy grubych ryb. Chcielibyśmy co jakiś czas przynajmniej natrafić na taką grubą rybę, jak to się mówi. Ale jest jeden warunek podstawowy. Tak jak w wędkarstwie. Żeby trafić co jakiś czas grubą rybę, trzeba po prostu jeździć i łowić. To nie jest tak, że 3 razy pojadę i 3 razy trafię grube ryby. Czy pokażę 3 spotkania i 3 razy zasponsoruję rewelacyjnych ludzi, 3 nogi otworzę i będę już miał potężny biznes, będę się świetnie czuł, będę czekał tylko, kiedy będą pieniądze. Nie. Jeżdżę na spinning często są to krótkie wyjazdy, 2-3 godzinne, 4 godzinne, czasem i godzinne. I co któryś raz trafia się gruba ryba. Komarzysko. Co któryś raz. Wielokrotnie są to puste przebiegi. Bardzo często jest coś niewymiarowego. Ale gruba ryba trafia się raz na jakiś czas. Ale jak powiedziałem, warunek jest jeden. Muszę jeździć, muszę łowić. Tak samo w biznesie, że chcę trafić na ludzi solidnych, liderów, ludzi z prawdziwego zdarzenia. Muszę pokazywać prezentacje. Muszę kontaktować przede wszystkim, rozmawiać, pokazywać prezentacje. I poprzez to jestem w stanie znaleźć naprawdę solidnych liderów, naprawdę prawdziwe, grube ryby. Do zobaczenia jutro. Hej!